Siemanko, już jakiś czas temu kończyłem całą klatkę od Defendera, natomiast z braku czasu nie wrzuciłem tego filmiku wcześniej. Jeśli oglądaliście nasze filmy, to wiecie, że całą budę budowaliśmy od podstaw. Kupiona była przezroczysta, transparentna, była malowana. Wszystkie elementy karoserii były dokupione osobno, lusterka, snooker, klatka, bagażnik i tył w postaci uchwytu na karnister, oponę i lewarek. Cały proces jest bardzo prosty i nie ma w tym nic skomplikowanego tak naprawdę. Daje dużo frajdy. Natomiast frustrujące może być to, że żeby złączyć te elementy między sobą poszczególne, trzeba było dokupić dodatkowe śrubki, których nie było w zestawie. Na przykład, zamawiając klatkę, mamy w zestawie śrubki do skręcenia samej klatki. Natomiast, żeby złączyć ją razem z bagażnikiem, to trzeba dokupić osobno śrubki, o czym no, na stronie nie ma informacji. No, jakby, no, to jest dosyć logiczne, tak? No, bo może ktoś chciałby mieć samą klatkę bez bagażnika, wiem, że ludzie tak jeżdżą, więc po co dodawać do zestawu śrubki, tak? Natomiast no, zamawiając dwa elementy, no, też nie miałem informacji, że jakby nie ma śrubek łączących te dwa elementy razem, więc musiałem to zamawiać osobno. Tak samo jeśli chodzi o ten uchwyt z tyłu na oponę i karnister, to żeby go skręcić, znaczy on w zestawie w ogóle nie miał żadnych śrubek tak naprawdę. Natomiast no, sam proces dawał dużo frajdy, doszło już trochę detali, tak jak tutaj ta siatka na bagażnik, z tyłu łopata na koło zamontowana, tu z boku mamy linki i z frontu też dodałem mu takie łańcuchy. Mam jeszcze zamówionych kilka elementów dekoracyjnych, ale czekam aż przyjadą z AliExpress. Więc jeszcze będziemy kontynuować jakby upiększanie TLX-a. O czym jeszcze warto wspomnieć, to te zewnętrzne nadkola, które tutaj przychodzą do Defendera, też w zestawie nie mają śrubek, więc przychodzą cztery ładne nadkola bez śrubek. Jeszcze ich nie zamontowałem nie z powodu braku śrubek, bo śrubki zamówiłem, natomiast nie mam pomysłu, jakie po prostu tutaj zamocować, bo te wewnętrzne płotniki od Bronco mi w tym przeszkadzają, więc no muszę coś wymyśleć, zobaczymy. No albo zostawię go takiego bez tych zewnętrznych elementów. No dobra, to by było na tyle, dzięki, cześć.